kurwa, no ale to trzeba być klaunem, nie? Ciekawe, za kim pojechał. Szczerze źle zrobili, bo mogli się rozjechać i tylko jeden by mandat dostał. No? O, Rzeszów. I mamy mandacik, mamy. Czerwone było, halo, widziałem, bardzo ładnie, tak, tak. Kurwa, jaki społeczniak jebany. Fuj. O, tak szczerze, kurwa, rygorystycznie tutaj. No jak jest czerwone światło, to on ma już pół samochodu za pasami, nie? DKX przesyła 5 zł. Dwuja oglądał ostatnio jakiś dobry film, serial. Same dobre oglądam. Ale kurwa, ten typ jest klaunem, no kurwa, nie widzisz, że tu policja stoi? Ale nie ma nic ciekawego obecnie. Ktoś poratuje, na jakie tematy można rozmawiać z dziewczyną na pierwszym spotkaniu? Ja bym porozmawiał o tym. Porusz temat gwałtów na przykład. Jestem w stanie założyć się o co chcesz, że nikt z nią na pierwszym spotkaniu nigdy o gwałcie nie rozmawiał. Tylko musisz poprowadzić tą rozmowę na zasadzie, no, że gwałt, że niby nie fajnie, że niby można ich siedzieć, ale że zawsze chciałeś spróbować. Serio. Albo nie wiem, zapytaj, czy przeszkadza jej to, że nigdy chuja nie goliłeś. Kurwa, no to wiesz, no takie normalne rzeczy, nie? Karma rules. Mi się podoba. Lubię za długie. Ile mandatu jest za jeżdżenie poboczem? Społeczniaki, kurwa, z policji. A trzeba być zjebem, żeby coś takiego zrobić ogólnie. Witaj, dzbanie na StopHamie! Tak, jak tam, gdzie pracowała, co próbowała robić ze sobą, ze swoim wizerunkiem. No to takie okropne rzeczy. Więc bardzo, bardzo smutna postać, bardzo taka trudna do porozumienia, trudna do zrozumienia. Niestety ofiarą tej całej sytuacji jest oczywiście dziecko, ale też cała rodzina, ojciec dziecka Bartek i cała rodzina. Także... Wieczorem bar, woda i panny, co chciały drogą torbę. Wieczorem bar.
wieczorem bar, woda i panny, co chciały drogą torbę i bezglutenową. Proszę. No ale typ kurwa widzi, że ma policję za sobą, co nie w lusterka nie patrzą? Z czego oni się cieszą, kurwa? Ja nienawidzę takich ludzi, którzy się cieszą, kurwa, bo inny ma gorzej. No, to mamy zmierzyć. Wyprzeć, kurwa. Tak jest. I zapraszamy pana. Wyprzeć, kurwa. Tak jest. I zapraszamy pana. Wyprzeć. Chyba się złapał? No, to mamy zmierzyć. Wyprzeć, tak jest. I zapraszamy pana. I mamy stokama. Ale mu gejowo samochód, kurwa, ten przyhamował. No ale spoko, jest ruch prawostronny, a co jak on na przykład tutaj chciał skręcić? Ja bym się tak tłumaczył, że na najbliższym chciałem skręcić i tyle. Jak mi nie morda dzieje! Że mój Pawełek tak ładnie jeździ! Nie przyjąłbym mandatu za coś takiego. Pisze? Tym miejscu z obustronny zakaz przejazdu? Nie rozumiem. Że tutaj? Nie można tędy jeździć? To jak oni tu wjechali? Ale kurwy, już widzieli, że chłop zawraca? Kurwa, takie przewinienie to nie przewinienie. Wszyscy na lewo, na prawo i lewo skręcie, znaczy no na lewo skręcie zawracają. Giacomo przesyła 5 zł. Witaj, miałeś kiedyś w planach, żeby pokazać, przedstawić swoje przeżycia, miejsca w Hiszpanii z czasów nauki, czy tam również masz znajomych, którzy tworzą kanał na YouTube? Jeśli pytania już były, to przepraszam. Pozdrawiam. Oszczep jutro na złoto, a kto rzuca oszczepem? Kurwa się... Zobaczcie w ogóle to! Kurwa, chłop jak stoi, kurwa, tutaj z autem, tutaj, o. I kurwa biegnie dziwkarz, kurwa, z lizakiem. A czemu oni w ogóle stoją, kurwa, na środku drogi? Nie utrudniają tym przejazdu? No wypierdalaj z tym żużlem, dzieciaku jebany. Zostałem na czyjejś posesji, czy kurwa co?
płytych w dorobku Amerykanów Neogats, Neomasters, którą myślałem, że ci. No chyba tylko czekam na to. You look like Tanyak to me. Co mówi? You look like Tanyak to me. O, te kurwa bety GT. O kurwa, ja wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Kurwa, prawie krawężnik zjadł. Się ucieszył. Ale dziwkarsko ci z drogówki stoją, dlatego jeżdżę tylko autostradami. A czemu oni normalnie kurwa stoją sobie, blokują jeden pas ruchu wszędzie? Mogą kurwa stać ze tako po prostu na jezdni? Co oni mu tu kurwa zmierzyli? O chuj tu chodzi. No kurwa, było widać dwa radiowozy tutaj. Jeden i drugi. Kto tu co odjebał? Ten przejechał na czerwonym? Chyba tam. No ale kurwa, to też taki wczesny czerwony, już mogliby się odjebać. Kurwa, na chuj ty na ten chodnik wjeżdżasz, kolego? Pizda gaz, ruski gaz tutaj będzie. Ten za nim pojedzie, tak? A nie, pojechał na... za innym. Kurwa, niesamowite, policjanie... No właśnie. A za co kurwa? Że płynnie kurwa się do ruchu włączył? Jakąś chujnię tutaj odjebali. Teraz nie staje chyba. No chyba za to, że mu domniemanie wymusił.
Jakby mnie tak zatrzymali, to bym powiedział, że typ w lusterku i pokazał, że mogę wjeżdżać. A za brak kierunku, a. Zobaczmy, czy tam rzeczywiście kierunku nie było. Nie, no był kierunek. No spoko, że nie musi hamować, żeby było płynnie, ale z drugiej strony, kurwa, jak jedziesz w korku, to zawsze będziesz hamował, bo dojeżdżasz korek, jedziesz korek, jedziesz korek. Cześć, co chodzi? Droga powiatowa przy miejscowości Lotowo-Pogorzel. Nieoświetlony, bez odblasków ciągnik z maszyną rolniczą Ursus. Motorkiem jedzie? Trochę przekraczasz prędkość, kolego. Sprawdź nuty Fabis Fagabo i nawija. A, bo to jest jezdnia, którą widzisz. On bez świateł jedzie, czy co to kurwa jest? Grzecznie uświadomił, że może kogoś zajść przez brak świateł i że go nie widać na drodze. Gość okazał się patologiczny. Po wejściu zaczął bluźnić i wypuścił z boksu dużego psa, którym zaczął mnie szczuć. Pies był na szczęście tak samo inteligentny jak właściciel. Pies nie reagował, to właściciel zaczął rwać jakieś drewniane elementy w wiadomym celu. Postanowiłem się ewakuować, bo jak widać gość jest niepoczytalny. Chodź tu! Nie zabij! Wszystko się nagrywa, mam kamerkę. No już jadę stąd, jadę. Tego dla co sobie za zasadę, że po nocy na moto nie jeżdżę, widoczność fatalna, na wierzchni nie ocenisz, łatwo wpaść w dziury i wylądować w rowie. Nie mówiąc już o jeździe ponad 140 na godzinę po jakiejś zabitej dechami wsi. Trzeba mieć mózg z uszami. Intuicja mi mówi, że nagrywający słusznie uznał, że wysyłając nagrania policja mógłby więcej stracić niż zyskać. 140 w nocy na takiej drodze, na takim zadupiu, mózg się lasuje. Oczywiście ciągnik powinien mieć włączone światło, ale żeby w nas przy tak słabo oświetlonej to... Już zapierdasz 140 motorze, to chyba naprawdę trzeba mieć maksymalnie jedną szaną komórkę mózgu. Nie wiem, kurwa, dla niektórych 140 to dużo. Dla mnie to jest... Ja na 30 tyle jeszcze. Po hopkach. Serio. W autostradzie maksymalną prędkość, jaką rozwinąłem, to 523 km na godzinę. No. Nie, no serio mówię. Pamiętaj, by Kuby zostawić łapkę w górze, suba i widzimy się jutro. Dziękuję za obejrzenie. Pa, pa.